Piękna pogoda, panowie, witam panie. Zobaczcie, sobota. Ślicznie. Byłem na targu. Pełno ludzi. Można powiedzieć, że jak jest duży targ, to nie ma co kupić. I tak wyszło tym razem. Piłem dwie szwanca tylko. Ale sprzedałem, wiesz, tego bociana sprzedałem, te, co tam miałem do sprzedania, to sprzedałem praktycznie. Winerka mi od razu. Pocztowe, od razu, na początek. Niech się przelecą. Dzisiaj miski powrzucam, bo już one tutaj się ostroganiają na lejeczka. Już wiem, czego nie kupiłem. Miałem kupić te pojemniki. Tak. I zapomniałem. Tak to jest. Trzeba wiązać supełki. Sztowy już w górze. Pogoda piękna. Może się jakieś obce dzisiaj pokażą. Jakoś powiem wam, że nie miałem nastroju do kopowania. Było tego wszystkiego, jakieś takie. O, wyszwanca kupiłem i pojechałem do kolegi Adama. Dzięki za Adam za słomę. Rzucę im słomę. Niech sobie zbierają. Takim rzucę. Pocztowe fajnie się latają sobie. Może dzisiaj mi zrobię lot, jak będę miał czas, ale ten czas, wiecie, jak to jest, do 15. Póki żony nie ma, bo w robocie jest, tu jakiś pocztowy mi ucieka, widzę biały. Może siedział jakiś obcy, nawet nie wiem, bo to się nie zwraca uwagi, jakiś tak chodzi po gołębiach. Są. Naprawdę był bardzo duży targ, ale powiem wam, że mróz był rano i nie chciałem się nagrywać normalnie. Mówię, tych filmików z targu bardzo dużo jest, także o, wpadły w rytm, może jastrząb. Poszły. I już nad wujkiem Jankiem są. Poszły dalej. Nad sąsiadami zawratka. No, tak powinny chodzić chociaż. O. Ucieka jakieś, widzicie? Jakieś pocztowe? O. Może wpadł teraz? Jak... Nie widziałem. Ostatni. Tylko szum idzie. No dobra, rozpakowujemy wszystko. Pocztowe się wylatały, teraz można te poganiać. Słomy już zbierają. Powiem wam, że jak na sobotę, to bardzo mało obcych. Wcześniej chodził jeden peszt, teraz jakiś drugi kok. Taki z przelotami czerwony, czy to nie wiem. Próbuję tu się wklepać, ale widać, że nie, już teraz pójdzie. Już mu się odleciało. Wcześniej chłopaki ganiali, ale też tak jakoś słabo obrócił się. Może mu się tu... sobie ruszyłem, a jak się spędzi, to zawsze coś się pokaże. Zaraz zobaczymy. Zjeżdża.
czerwone albo żółte. Co ty, nic nie przypuszczam. Zaraz pójdzie tam, odbije. Już odbił. Już pójdzie, teraz nabrał tempa. Chociaż jeszcze mu się tu podoba. Dobra, zobaczymy, zaraz coś tutaj wyrzucimy. No już tu mu mało brakuje. To się nie chce nic się ruszyć tu, żeby coś się poderwało, zaklepało. O, o, o. Koroniaty. O. Siedzi. Siedzi na środku. Koroniaty. To z tej starej rasy chyba. No zaraz będziemy łapać. Łapiemy obcego. Proszę Państwa, farma łapacza i Budapeszt. Jest. Zaraz go pokażę. Jest kołoniaty. Nawet ma obrączkę. Pstroka. Zaraz go zaprezentuję w ręku. Jeden obcy obsadzony. Sąsiedzi pogonili. Ja też tu parę sztuk ruszyłem. Tutaj jest cyrk. Chodzą, chodzą. To jasne i perłowe na składzie chodziły. Ale tutaj do mnie nic nie chce przeskoczyć z nich. Gołębi chodzą tylko tutaj w tej przestrzeni za lasem. A tu oni cholery. Moje tylko tam jak pójdą, to już nie wracają. Budapeszt obsadziłem, zaraz wam pokażę, ale na razie tutaj ganiałem. To mówię. Czekam. No i po wszystkiemu. Zaraz pierwsza godzina, o drugie muszę jechać. Roboty porządkowe na podwórku. Przed chwilą na kominie siedziałem, czyściłem. Tu ojciec na krajzerze drewno. Tnie. Czekaj, ten Budapeszt wam pokażę zaraz. Tam rzuciłem. Ało, taki jak... jakby miała lęty. Jak lętarz. Dziób czarniutki. Z 20 roku chyba. Okażmy się tu. 20 rok i taką miała zapinkę. Samica, wartość jej około 35 groszy. Także pewnie będzie ją trzeba zostawić, zaparzyć z jakimś. Mam takiego brązowego samca z 20 roku, który nigdy nie miał jeszcze partnerki. On taki fajniutki, malutki, szyjkę ma. No i będzie trzeba ją zostawić pewnie, bo widać, że ona lotna. I tu do mnie miała chęć. No i jakaś koroniata. Łepek ma nawet taki... dobry. Najdroższa obrączka. No, dobra. Jeszcze tylko tak, pozamykam tempo, rozdzielam. Pocztowe zaraz wypuszczę, niech sobie pocztowe teraz zbierają i latają.
Już kilka par ciemnych poparzyłem, tu je teraz rzuciłem, niech się teraz tu znajdą. Już szwance się znalazły, o tu są. Pantosza dzisiaj sprzedałem. Wyszwancki bociana sprzedałem dzisiaj, jednego berlina, tego zostawiłem, tamtego pierwszego sprzedałem. Co ja tam jeszcze sprzedałem? A i tego peszta miałem żółtego, łapcia tego takiego. Też go sprzedałem. Dzisiaj bardzo duży targ w Wyszkowie, ale nie nagrywałem. Bo było zimno po prostu. Pocztowy już wypuściłem. Zobaczcie, jak pocztowy się nie gania od razu. One sobie wychodzą. Bardzo są miłe. Gdzieś się ganiają na jajka tam. One moment zniosą zaraz. Tylko i miski się wsadzi, moment zaraz będzie. Ale to dopiero w środę będę miał trochę bardziej wolny dzień. Tutaj. Żołądniki mi się dobrze nie sparzyły. Marne te gołębie są do parzenia, powiem wam szczerze. Że... No. Dopiero około 14 tutaj słońce. Na podwórko wychodzi, na gołębnik świeci. O, jakie wysolutkie gołębki. Widzę, że te młode samce się porobiły też. Nie rozróżniam ich, naprawdę one są wszystkie takie same, te białe. Wszystkie mają takie same obrączki. Nie mają znaków szczególnych. To co to za para? Ten się chyba pomyli, bo to nie jest jego samica. To nie jest jego samica. No to jak nawet one się mylą między sobą, także wiecie. Pocztowe. Młody jest. Żyje, słyszę go. Głodny. Chyba nie mają nic do jedzenia. Mają. Oczywiście jęczmień zostawiają. Wszystko co lepsze. Tak, już się tutaj znalazł. Szuka swojej samicy. To jest tego samca. O, zaraz będą jajeczka. Nie wiem w końcu co ten czerwony jest. Czy to samiec, czy samica? Nie ucieka na razie. O tej porze, jak się ciepło robi, to zawsze uciekają te. Te co przyleciały, a w tym roku mam tylko dwa tego. O, i tu tą samicę siwą. Dobra, pogonię to jeszcze i będę kończył. Tym pocztowymi zacząłem filmik i pocztowymi zakończę. Dobra, niech sobie tak latają teraz. Zaraz sobie będą klepać. Ja jeszcze pozmieniam tylko wodę i uciekam. Także trzymajcie się. Do następnego razu.